Dzisiaj tematem filmu jest rasa przedwojenna i powojenna. Tematem dzisiejszej prasy jest powszechna wystawa krajowa. Pokażę Wam artykuły oraz zdjęcia dotyczące tej wystawy. Powiem na temat powszechnej wystawy krajowej. Ona była na obecnych terenach międzynarodowych targów poznańskich. Takie symboliczne budynki, które do tej pory zostały w całości, to jest iglica. I jeszcze budynek, który po prostu pokażę na końcu filmu, artykuły oraz rodzaje gazet, które opisywały to wydarzenie i fakty, jakie były już w PRL-u. Najpierw zacznę od gazety. Tu widzimy gazeta Ilustracje Wielkopolskie. Tu widzimy też zdjęcie. Co mogę o tym powiedzieć? Powszechna wystawa krajowa. Były tam różne wystawy. Na przykład samochodowe czy przyrodnicze oraz różne tematyki nauki. Były też oczywiście maszyny rolnicze, samochody. I poza tym i każdy rodzaj nauki był na targach. Tu mamy gazetę Ilustracja Poznańska, 2 maj 1929. Na okładce widzimy łowniczanki na PWC. Wam pokażę. Następnie i w środku artykułu oprócz PWK mamy takie zdjęcie kolejne. Te zdjęcie, które widzimy na dole, niedługo będzie otwarcie PWK. To zdjęcie jest hipodromem. Tam po prostu powstanie wesołe miasteczko. W tej gazecie mamy takie artykuły jak i nowa kuchnia akademicka. Przed kilkoma dniami było w wschodnim skrzydle nowego domu akademickiego. I przy tej kuchni, tu właśnie opisuje zdjęcie, można było rozdać około 1200 obiadów. Pokażę Wam te kotły. Widzimy te kotły. Więc to było bardzo ważne wydarzenie dla Poznania, dla Polski. Więc to była taka pierwsza ważna uroczystość, wydarzenie, które po prostu miało charakter patriotyczny oraz pamiętliwy. Kolejne. Mamy tu gazetę Ilustracja Poznańska.
numer 17 z dnia 26 kwietnia 1929. W tej gazecie mamy artykuły głównie o Poznaniu, ale mamy też starą lokomotywę, którą zaraz wam pokażę. Tu też w tej gazecie mamy pomnik Mickiewicza w Paryżu. I mamy i taką reklamę. Pierze puch, gotowe pościele. Kolejny numer, Wielkopolska Ilustracja, z dnia 29 września 1929, numer 52. W tym numerze mamy oczywiście i artykuły, które po prostu tyczą się Wielkopolski. Na przykład mamy tu taką stałą reklamę: idź do kin Apollo i Metropolis w Poznaniu, a będziesz zadowolony. Wam pokażę. Ogólnie rzecz biorąc, w tych gazetach, które tu wam pokazuję, są stare reklamy, stare, dawne ubiory. I tematyka jest bardzo różna. Będę starać się co tydzień dawać nowe wieści z tych gazet po prostu. Bo to są ciekawe artykuły i po prostu można naprawdę znaleźć super rzeczy, które są bardzo interesujące. O, a tu mamy PWK nocą, kochani. Ten artykuł opisuje, jak na wesołym miasteczku po prostu życie dopiero żyje. I po prostu pójdziemy do kolejnej gazety. Mamy tu zdjęcia ilustracji Wielkopolskiej 1929 i tu mamy dworzec zachodni, gdzie niegdyś koło tego dworca było takie rondo i tam po prostu jechały bryczki i stare samochody też. Tu mamy akurat stare samochody, chyba Fordy. Wam pokażę, zobaczcie sobie. I tutaj właśnie też byli odbierani goście. Tutaj pisze taki artykuł, migawki z PWK. Największy ruch na PWC panował jak dotychczas w czasie Zielonych Świąt. Drugi dzień świąt sprzedano ukaz PWK 53861 biletów. Kropka. Wspaniałą wystawę sztuki, gdzie pobiera się osobny bilet wstępu w wysokości 1 zł. Dzień świąt z górą 2000 osób.
Widzicie to, jakie jest ważne wyrażenie było? Więc tu mamy kolejne takie i właśnie wydarzenia, budynki. Mamy widok wejścia do PWK-i. Obecnie ten budynek istnieje. Taka ciekawostka, że nawet był pawilon browaru Okocim, który był prawie ukończony. Następnie przechodzimy do gazety Kurier Wielkopolski z dnia 1 maja 47, numer 101, rok drugi. Ta gazeta była wydawana przez Wielkopolską Spółdzielnię Wydawnictwa Kurier w Poznaniu, ulica Wyspiańskiego 10. I co mogę o tym powiedzieć? Niegdyś gazety nie miało tyle reklam. Wiedza, którą tutaj mamy, to jest praktycznie i też o procesach norymberskich, ale te tematy po prostu pójdziemy z innym filmem. A ja wam pokażę artykuł o PWK-cie. Mam taki artykuł. Pawilon Związku Radzieckiego na targach międzynarodowych w Poznaniu. Tutaj kolejne mamy takie artykuły, takie fajne. Koncert muzyki polskiej. Następnie tu mamy mamy tu wyniki z rajdu motocyklowo KS Lechia. I mamy oczywiście bogate reklamy, którym potem pokażę na końcu filmu. A tu mamy, jak każdy zna firmę Goplane, mamy tu reklamę Goplany. Goplana mieściła się kiedyś na Świętego Wawrzyńca 11 w Poznaniu. Tutaj zobaczycie. Tam obecnie mieszczą się bloki mieszkalne. Następnie Kurier Wielkopolski, 27 kwietnia 1947. Tym razem tu mamy artykuł. Profesor dr Stanisław Waszko, dyrektor Izby Przemysłowej Przemysłowo-Handlowej. Tak, i tutaj pisze: w dzisiejszym dniu targi w Poznaniu otwierają swoje podwoje po raz pierwszy po wojnie, stając w rzędzie tych unieruchomione przez czas wojny, podjęły swoją działalność po wojnie. I tutaj on pisze ogólnie, że w tym dniu po prostu targi były otwarte i porównują do Francji, do Stanów Zjednoczonych. To pokażę artykuł. W tej gazecie, którą tu widzimy,
jest artykuł M. Wicherkiewicz, Targi dziś i dawniej. Tu ogólnie opisują właśnie, jak te targi PWK była w roku 29. I po prostu tak, w tym numerze mamy też artykuły, na przykład tu mamy na przykład Muzeum Wielkopolskie ponowne otwarcie po remoncie oczywiście. I tu mamy taką ciekawostkę. Schron na Placu Zamkowym. Powieść o Warszawie 1980 roku. Przejdziemy do kolejnej gazety. Ta sama gazeta tym razem. Tak, tu mamy gazetę i pierwszy rok, 25 września 1946. Tu opisuje fragment terenów targów cieszącym się dużą frekwencją publiczności ponad 3. Tak, tutaj mamy artykuł o właśnie o targach. Tak. I na targach oczywiście były różne wystawy meblowe, artystyczne i sztuka. Więc trochę tego jest. Idziemy dalej. Przejdziemy trochę do gazet nowszych. Tu mamy Ekspres Poznański z dnia 2 lutego 1957. Tutaj akurat w tej gazecie pokażę wam. Akurat w tej gazecie mamy artykuły, które głównie tyczą się Poznania. Ale mam tutaj artykuł: zmaga się tempo przygotowań do MTB. Jak dowiadujemy się od dyrektora zarządu MTB, Askanasa, do dnia dzisiejszego już 25 państw zgłosiło chęć wzięcia udziału 26 międzynarodowych targów poznańskich. Tym jest na przykład Wielka Brytania, Niemcy, oczywiście Holandia, Portugalia, Liechtenstein, Monako, Szwecja, Włochy. Tam właśnie były te stoiska. A reklamy, które tu były, na przykład mamy takie słabe reklamy. Przejdziemy dalej. Tak, mamy tu gazety, tak. Mamy tu Ekspres Poznański z dnia 26 kwietnia 1967. Tak, tu mamy artykuł, oczywiście między innymi o targach. Mamy artykuł 20 powojennych lat MTB.
na 20 tysiącach metrów kwadratowych pośpiechu odbudowanych hal targowych i 1496 wystawców krajowych i 108 zagranicznych z 11 państw zaprezentowano swoje browary. Bułgaria, Francja, Czechosłowacja, ZSRR, Jugosławia, Meksyk i wtedy miały w Poznaniu swe oficjalne ekspozycje. Więc jak widać, to po prostu było bardzo ważne wydarzenie dla Poznania. A tu mamy takie artykuły, jak nie wiem, co was tam interesuje, na stadionach Ligi Anglii, Liverpool, Manchester, przejdziemy do kolejnej gazet. Mamy Ekspres Poznański też. Tu mamy 25 marca 1968 rok. I tu mamy ogólnie i wiedza. Tutaj i można poczytać o różnych wydarzeniach. Tutaj na przykład możemy poczytać, że Lech zwycięża na wyjeździe, Olimpia remisuje u siebie. Tak, tym razem mamy na tapetę ilustrowany Kurier Polski. Z dnia 16 kwietnia 1939 rok. Otóż to ta gazeta mówi o wydarzeniach różnych tam w Polsce, na świecie. I tutaj mamy artykuły, to są takie po prostu różne. Tu mamy artykuł Polskie obrabiarki i maszyny włókiennicze na NTB. I to ogólnie opisuje, że była ekspozycja 44 zakładów przemysłowych, które wytwarzają około 300 typów najróżniejszych obrabiarek. W ekspozycji 38 NTB znajduje się wiele interesujących urządzeń. Część będzie wystawiana po raz pierwszy. Wymienione eksponaty w dziedzinie obrabiarek i maszyn włókienniczych będą przedmiotem oferty Centrali Handlu Zagranicznego Metal Export z Warszawy. Potem weźmiemy głos Wielkopolski. To był nasz głos Wielkopolski, który powstał, jak się nie mylę, to i w 1945 roku już. A tu mamy głos Wielkopolski 12 kwietnia 1978 rok. Z ciekawości na okładce mamy do człowieka, który był bardzo ważny. Jurij Gagarin,
jako pierwszy człowiek i po prostu leciał koło orbicie około ziemskiej. To pokażę. Tu mam oczywiście o ptakach narodowych też artykuły różne. Tu mamy na przykład z Iranem po raz 15, czyli Polska, Irlandia. I w maju 1976 roku w Poznaniu grała nasza reprezentacja. Wówczas niespowodzianie wygrali goście 2-0. I rewanż wtedy był w Łodzi. Kolejne, tu mamy głos wielkopolski, 15-16 kwietnia 1978 rok. Tutaj widzimy takie zdjęcie międzynarodowej wystawy na terenach NTB. I nastąpi otwarcie czterech międzynarodowych imprez handlowych. Będą to salony specjalistyczne. Foto, kinotechnika, Intermas, Salmed i Cezura. A tytuł tej wystawy to jest Cezura 78 Polska. Przejdziemy do numeru trochę starszego. Tu mamy numer 148 z 24 czerwca 1967. Edward O'Hab w towarzystwie pierwszego sekretarza KWPZPR w Poznaniu Jana Szydlaka, przewodniczącego WRN Franciszka Szczerbala i dyrektora zarządu NTB Zygmunta Węgrzyka. Wam pokażę. Ten numer mówi o targach. Jest artykuł 7 konkurs targowy rozstrzygnięty. Takie tu ciekawostki są i można było wygrać płaszcz kąpielowy, wygrał ją Aleksander Pulwiczka, więc to takie ciekawości. I tutaj nowe osiągnięcia huty szkła w Antoninku. Więc no. I jeszcze mam takie inne gazety. Mam tu jeszcze Przekrój, gazeta. 1956 rok, 12 maj, numer 639. I w tym numerze mamy samolot,
mamy na przykład dla fanów kolejnictwa, mamy tu wagony. Kolejne tutaj mamy takie różne artykuły, które tam mamy tu sztukę różną. Mamy tu różne stroje. Jest tematyka. Więc mamy Elżbieta w Paryżu. Takie były kiedyś właśnie Rusznecki, kiedyś. No kochani, to chciałem wam powiedzieć na taki dzisiejszy temat gazet. To co ja mówiłem będzie pokazane potem na końcu na zdjęciach. Mam nadzieję, że podobało się o targach narodowych. I co? Dziękuję za obejrzenie. Cześć.